świat pogrążyłby się w bagnie materializmu. Helmut Karl Bernhard von Moltke, przez 30 lat szef sztabu generalnego Prus i Niemiec. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Z Apokalipsy świętego Jana. W XVIII wieku wojny między głównymi państwami europejskimi były wojnami o dominację kontynentalną, o dominację w Europie. W XIX wieku dochodzi jednak do nowej konfrontacji i to konfrontacji globalnej, w której walka toczy się teraz o dominację nad światem. Przez analogię do współczesności, dziś mamy międzykontynentalne pociski balistyczne oraz nuklearne głowice bojowe. Otóż w latach 70. XIX wieku rolę rakiet bojowych pełniły koleje żelazne. Natomiast głowicami nuklearnymi były wielkie armie. Czy wojna światowa mogła wybuchnąć właśnie w 77, 76 roku? Taka możliwość istniała i była ona całkiem realna. Gdy nad Europą zawisło widmo wojny, pewnym dzieciom już nastoletnim zaczęła objawiać się dziewica. Jak to możliwe, że nic o tym nie słyszałam? Powiedziałam, chcę wiedzieć więcej, potrzebuję wiedzieć więcej, bo przecież mój ojciec był Polakiem. Polacy byli każdego dnia upokarzani, bo zabierano im własną tożsamość, ale i godność. Nie było jakiegoś czynnika, który by pozwolił temu narodowi na nowo odzyskać ducha, powstać z kolan. Ale wydarzyło się coś, o czym historia praktycznie dzisiaj nie mówi. Nie wskazuje. Zaczęłam szukać i zobaczyłam, że była jak promień słońca, który tu dotarł. I zafascynowała mnie ta historia. To jest rok 1877. Ta informacja nie jest propagowana ani przez telewizję, bo jej nie ma, ani przez komórki, bo ich nie ma. Z ust do ust to, co się tu wydarzyło w Gierszfałdzie, jakby wulkan, który wybucha. Historia, którą tu opowiemy, dotyczy spraw wojny i wiary. Nie oczekujemy jednak od widza, że cokolwiek przyjmie na wiarę. W naszym filmie więcej będzie polityki niż mistyki. Przedstawimy fakty szerzej nieznane, choć ściśle udokumentowane. By je powiązać i wyciągnąć wnioski, żarliwa pobożność nie będzie więc niezbędna, choć oczywiście nie zaszkodzi. Wystarczy jednak kojarzenie informacji z dziedziny militariów, dyplomacji i geopolityki. Zaczynamy od końca, na odległym kontynencie, gdzie odnajdujemy ostatnich świadków epilogu tej historii. Szczęść Boże, kłania się Państwu Jan Tersiak, a tytułem wstępu powiem kilka słów o filmie, którego zwiastun przed chwilą Państwo obejrzeli. To jest tak, że wielu z nas widziało prawdopodobnie miniatury filmowe. Czy można mikrofon? Tak, tak. Wielu z Państwa widziało prawdopodobnie miniatury filmowe ilustrujące
ogrom wszechświata. Te miniatury filmowe zaczynają się zwykle od obiektów pozornie ogromnych, od planet, od gwiazd, po to, żeby za chwilę okazało się, że są obiekty dużo potężniejsze, nadolbrzymy, galaktyki, gromady galaktyk i tak dalej, po to, żeby uruchomić naszą wyobraźnię na tyle, żeby zobaczyć, gdzie jest prawda, a gdzie jest to, co nam się tylko wydaje. Film Gietrzwałt 1877, Wojna Światów, właśnie przedstawia nam taką ewolucję perspektywy. No bo z jednej strony mamy oczywiście poziom badawczo-historyczny, poziom pełen dat, miejsc, zdarzeń, wojen, nazwisk. A więc będzie i Bismarck, i Garibaldi, będzie i generał Samsonow, będzie generał Helmut von Moltke starszy. I gdybyśmy tutaj się zatrzymali, to byłby tylko podręcznik historii, ale idziemy dalej. Film idzie dalej. Film sięga do podstępów, do spisków, do jakichś zakulisowych intryg. I tak narodzi się tam całkiem przyzwoity wątek sensacyjny. Ale oddalamy się dalej z kamerą i wchodzimy na kolejny pokład. Na pokład zakamarków ludzkiej duszy, na pokład decyzyjności człowieka, która umyka racjonalności. Tak, decydenci historii często robią rzeczy, których nie chcą, ale które potem tworzą historię. I nasz film również tam sięga. Nie, to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze jeden poziom. Jest poziom tego, co się wydarzyło naprawdę. Co nas trafiło. Co nas obroniło. To jest film, który mówi o tym w kategoriach najważniejszych. W kategoriach narodu, wiary, wolności, zniewolenia i ocalenia. I tutaj zaczyna się poziom pro, level pro. To jest właśnie poziom filmu Gietrzwałt 1877, Wojna Światów. I z prawdziwą przyjemnością oddaję głos twórcom tego filmu, a więc reżyserowi Grzegorzowi Braunowi. Producentowi Włodzimierzowi Skalikowi. I prosiłbym o kilka słów na temat samego filmu. Szczęść Boże, Szanowni Państwo. Zapraszamy na premierę. Za chwilę zostaną tutaj podane daty projekcji premierowych, przedpremierowych pokazów prasowych. Ruszy też całe kalendarium już wstępnie zarysowane pokazów tego filmu w kraju. Z czasem, daj Boże, z Bożą i ludzką pomocą, także i zagranicznych pokazów. Doszliśmy do finału pracy, pracy podjętej ponad pół dekady temu, w roku 2018, producent Włodzimierz Skalik, trudno nawet powiedzieć, namówił mnie, tylko przesądził, zdecydował, robimy film. Uczynił to pod wpływem moich opowieści, które wstępnie relacjonowały ustalenia badawcze dotyczące roku 1877. Był to impuls, owszem, ale bazujący na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Jesteśmy autorami filmu dokumentalnego Luter i rewolucja protestancka, który stworzyliśmy w tym samym tandemie. Włodzimierz Skalik, producent, Grzegorz Braun, reżyser i scenarzysta. Podtytuł jest też ważny. 100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania. Tak, taki film o rewolucji protestanckiej zrobiliśmy i to doświadczenie dawało nam pewność, że możemy podjąć i z realnym efektem
zakończyć pracę nad nowym filmem. I zabraliśmy się za to w roku 2018, oczywiście nie planując i nie przewidując, że ta produkcja przeciągnie się na następne lata, no bo tymczasem w naszym życiu, w życiu nas obu, a także naszych przyjaciół i współpracowników zaszły poważne zmiany wymagające poważnej reorganizacji w gospodarowaniu czasem i pokonywaniu przestrzeni. Zaczynaliśmy ten film jako, że tak powiem, cywile, a kończymy go jako ludzie politykujący na pełny etat. Włodzimierz Skalik, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Ja od niedawna polski poseł do eurokołchozowego parlamentu. To dość nietypowe i to pierwsza okoliczność, na którą zwracam łaskawą uwagę szanownych państwa. Druga okoliczność ważna, taka, że ten film, o czym jeszcze Włodzimierz Skalik powie, nie został wyprodukowany z woli żadnych instytucji państwowych, wojewódzkich, miejskich. Ten film, mówiąc otwartym tekstem, nie został sfinansowany z żadnych funduszy filmowych, propagandowych, reprezentacyjnych. Ten film ufundowały setki i tysiące naszych rodaków, do których zwróciliśmy się z prośbą o takie finansowanie. Tu znowu bazowaliśmy na pozytywnym doświadczeniu również film Luter i rewolucja protestancka. Powstał z wdowiego grosza. Żadne ministerstwo, żaden fundusz filmowy, żadna władza, ani świecka, ani notabene duchowna nie miała z tym nic wspólnego. Mieli z tym wszystko wspólne nasi rodacy, którzy zechcieli ten film ufundować. I pomyślnie udało się stosunkowo szybko zakończyć zbiórkę funduszy, które dawały możliwość realizacji zgodnej z pierwotnymi założeniami, ale trwały prace zdjęciowe, a jednocześnie trwały jeszcze prace dokumentacyjne. Mówiąc krótko, materiał rozrastał się w rękach, bo, i tu przechodzę do najbardziej istotnej kwestii, kwestii merytorycznej. Szanowni Państwo, ten film nie jest relacją, streszczeniem, brykiem z jakichś lektur już wcześniej istniejących, z jakichś książek do historii, które wcześniej leżałyby gotowe, stały na półkach w bibliotekach. Można powiedzieć, że ten temat czeka jeszcze na swoje opracowanie, badawcze opracowanie. Ja zaproponowałem moją interpretację, ale zanim powiem o hipotezie badawczej, muszę powiedzieć po prostu o ustaleniach. Ustaleniach, faktografii. Rok 1877 w moim przekonaniu jest rokiem przełomowym w dziejach Polski i Europy. Zauważcie Państwo, wszyscy jakieś tam szkoły kończyli, że jest to diagnoza stojąca w całkowitej sprzeczności z potocznym pojmowaniem historii Polski. Ponieważ popularny wykład, i szkolny, przedszkolny, i akademicki wykład polskiej historii roku 1877 w ogóle nie notuje. Większość książek do historii, które Państwo weźmiecie do ręki, w ogóle nie zawiera tej daty. Tak? Nie znajdziecie Państwo w większości opracowań historycznych, w kalendariach i wykładach i syntezach, nie znajdziecie Państwo roku 1877 jako daty wyodrębnionej i punktu w historii Polski, Europy i świata znaczącego. Innymi słowy, to jest biała plama.
To jest czas, w którym w powszechnej i potocznej świadomości historycznej Polaków nic się nie dzieje. To jest rok nieciekawy. To jest epoka nieciekawa. To jest epoka, w której nic ważnego nie zaszło. Przypomnę, żeby nawiązać do tego, co tam właśnie wynieśliśmy ze szkół średnich i wyższych, przypomnę, że dopiero w następnym roku wraca do Warszawy Stach Wokulski w pierwszym rozdziale Lalki. Wraca właśnie z wojny, która już się była zakończyła. Jest to wojna zwana bułgarską, wojna Moskali z Turkami, która toczy się gdzieś za górami, za lasami na Bałkanach. I nawet w Lalce nie ma to nic zgoła wspólnego z losem Polaków, losem narodu polskiego. Otóż jest to wielkie niedoszacowanie i wielkie nieporozumienie, i wielki brak. I my na naszą skromną skalę staramy się tę białą plamę czymś wypełnić, czymś, to znaczy właśnie plonem wstępnej kwerendy, wstępnych ustaleń badawczych. To chciałbym zaakcentować, że film przynosi wiele informacji. I tu się z Państwem założę, że każdy odbiorca, bo Polacy są narodem niewątpliwie, co mnie osobiście bardzo cieszy, nadprzeciętnie zainteresowanym historią, i Polacy są narodem, którzy żyją nadprzeciętnie intensywnie w stanach świadomości historycznej. To jest dla nas ważne. Historia jest dla nas ważna. Otóż ja się z Państwem zakładam, że każdy, niezależnie od poziomu wykształcenia i erudycji historycznej, i na poziomie przedszkolnym, i na poziomie akademickim, tutaj odważnie zalicytuję, nawet na poziomie profesorskim, każdy znajdzie w tym filmie, uwaga, nie interpretacje, które z zasady mogą i powinny być dyskusyjne, to jest poddawane dyskusji, ale znajdzie każdy w tym filmie fakty, informacje, o których nie miał bladego pojęcia. Znajdzie w tym filmie ogrom faktografii, która funkcjonuje poza polem widzenia polskiego inteligenta, który ma się za dobrze wprowadzonego i świetnie zorientowanego w polskiej i światowej historii. I tym Państwa zachęcam i rzucam wyzwanie patriotycznej i akademickiej opinii publicznej i bardzo proszę o potraktowanie tego filmu jako punktu wyjścia do dalszych kwerend, dalszych badań, analiz i weryfikacji hipotez. Jaka jest kluczowa hipoteza? I to nie będzie spoiler, tylko informacja, która mam nadzieję nie zepsuje Państwu oglądania filmu, a zaostrzy tylko apetyt. Hipoteza jest następująca. W roku 1877 zaczęła się ni mniej, ni więcej wojna światowa. Zaczęła się. Nie była na dobrej drodze do rozpętania, ona już się zaczęła, już trwała. Co to znaczy? To znaczy konflikt regionalny, a z punktu widzenia stolic mocarstw wręcz lokalny, peryferyjny konflikt właśnie na Bałkanach, powtórzę, wojna Moskali z Turkami, która ostatecznie wyłoni niepodległą, no problematycznie, ale jakoś tam niepodległą Bułgarię, podniesie Rumunów na wyższy poziom suwerenności z istotnymi ograniczeniami. Otóż ta wojna w roku 1877 była na najlepszej drodze do eskalacji, która była już w szeregu sztabów i gabinetów dyplomatycznych, i zapewne kantorów bankowych, była już przesądzona. Eskalacja konfliktu regionalnego bałkańskiego do rozmiarów konfliktu kontynentalnego.
ogólnoeuropejskiego, ba, więcej niż europejskiego, ponieważ w ten konflikt zaangażowali się już gracze polityczni, geopolityczni, także z innych kontynentów, co będzie, myślę, interesującą ciekawostką. W roku 1877 właśnie w wojnę Moskali z Turkami na Bałkanach po raz pierwszy włącza się czynnik zaoceaniczny, mianowicie Stany Zjednoczone. Wykonują pewne ruchy mające de facto charakter interwencji militarnej na kontynencie europejskim. Jeszcze rzecz jasna, nie żadnym korpusem ekspedycyjnym, bo go nie ma, ale zachodzą pewne fakty znaczące dla rozwoju tego konfliktu. I otóż postawiłem hipotezę. W roku 1877 działo się tak wiele, że powinien ten rok być synonimem roku wojny, gdy tymczasem w świadomości historycznej Polaków, zresztą szerzej Europejczyków, ta data niczym istotnym się nie zaznacza. I hipoteza druga. Na drodze tej eskalacji stanął Gieczwart. Stanęły tajemnicze wydarzenia, które latem 1877 zachodzą w Gieczwałdzie. Małej, dziś moglibyśmy przez uprzejmość powiedzieć miasteczku małym, ale wtedy z całą pewnością, nie siląc się na żadne uprzejmości, możemy powiedzieć w małej wiosce warmińskiej dzieją się rzeczy niewytłumaczalne w kategoriach fizykalnych. O, tak krótko. I tutaj uprzedzam, w naszym filmie o samym cudzie Gieczwałdu, o objawieniach gieczwałdzkich, mówimy stosunkowo najmniej, ponieważ na ten temat możecie Państwo oglądać, chwała Bogu, inne filmy, inne reportaże wcześniej już powstały. Możecie czytać książki i opracowania, choć niedostatecznie liczne. Gieczwałd ciągle jeszcze czeka na swoją monografię. Gieczwałd ciągle czeka na swoje opracowanie źródłowe, zbiór dokumentów. One nigdy nie zostały w całości podane do druku. A dlaczego powinny być podane do druku? No, jeden bardzo konkretny i poważny powód jest taki, że są to jedyne w historii Polski objawienia Najświętszej Marii Panny na ziemiach polskich, potwierdzone powagą urzędu kanonicznego, potwierdzone powagą władzy duchownej. Jak 100 lat po wydarzeniach w roku 1977 specjalnym dekretem arcybiskup warmiński drzazga w obecności notabene wówczas arcybiskupa krakowskiego Wojtyły ogłosił dekret, który stwierdza z właściwą władzy kościelnej ostrożnością i umiarem, że charakteru Bożego spraw, które się wtedy wydarzyły w Gieczwałdzie, nie da się wykluczyć. Nie da się wykluczyć. Dlaczego doszło do tego potwierdzenia? No dlatego, że Gieczwałd, jak żadne inne miejsce objawień, jest udokumentowany w sposób nadzwyczajny. Dokumentacja objawień gieczwałdzkich była wytwarzana a vista, kiedy jeszcze te objawienia trwały. I to nie ma precedensu. To nie wydarzyło się nigdzie indziej. Powstawały dokumenty, przesłuchiwano świadków, poddano świadków, czyli przede wszystkim wizjonerki gieczwałdzkie, rygorowi przesłuchań wedle porządku policyjno-prokuratorskiego. I stąd dokumentacja, i stąd dekret, i stąd uznanie tych objawień. Ale wracam do początku tego akapitu. My w naszym filmie tym zajmujemy się stosunkowo najmniej. Zajmujemy się kontekstem geopolitycznym. Zajmujemy się faktami z dziedziny militariów, polityki, geopolityki. Zajmujemy się, powtarzam, faktami, a nie snujemy hipotez. I mam nadzieję,
że fakty w tym filmie zgromadzone u nieuprzedzonego, a zainteresowanego, jak każdy Polak poczciwy, własną historią, te fakty wytworzą przemożne wrażenie, że rok 1877 jest nie tylko niedowartościowany w historiografii i w naszej świadomości narodowej, ale że jest to rok w istocie przełomowy. W tym roku bowiem Polska została uratowana przed zagładą wojenną, a wyprowadzona na ciągle jeszcze nie prostą, ale bardziej bezpieczną ścieżkę prowadzącą do odzyskania niepodległości, co następuje 4 dekady później. I tutaj chciałbym wygłosić nie pierwszy i nie ostatni, mam nadzieję, raz najserdeczniejsze podziękowania dla księdza profesora Krzysztofa Bielawnego, historiografa Giedrzwałdu, z którym kontakt i rozmowy przed 5 laty w bardzo istotny sposób wpłynęły na moje rozumowania i badania historyczne w tej sprawie. Ksiądz profesor Krzysztof Bielawny jest autorem szeregu książek, które przy tej okazji Państwu polecam gorąco. I to on właśnie napisał Niepodległość wyszła z Giedrzwałdu. To jest tytuł książki opublikowanej też już ładnych parę lat temu. I o tym, co ksiądz profesor Bielawny ustalił, znowu, w naszym filmie my nie opowiadamy, bo to pozostaje do opowiedzenia w innych filmach, to pozostaje do przeczytania w innych książkach, już napisanych i takich, które powstaną. My opowiadamy o sytuacji geopolitycznej Polski i Europy w roku, który był rokiem rozpętania nie mniej, nie więcej I wojny światowej, tylko 40 lat wcześniej. Roku, w którym eskalacji wojennej stanął na przeszkodzie fenomen Giedrzwałdu. I tu już kończę. Szanowni Państwo, fenomen Giedrzwałdu powstrzymał tę eskalację wojenną, w moim najgłębszym przekonaniu, bynajmniej nie w wymiarze mistycznym. Mówię o tym nie w trybie jakiejś licencji poetyckiej czy figury literackiej. Giedrzwałd stanął na drodze eskalacji wojennej w wymiarze materialnym, militarnym i dosłownie politycznym. I o tym właśnie ten film opowiada. Włodzimierz Skalik, bez którego ten film nie powstałby, bo w ogóle nie ruszyłyby prace, bo w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, że będzie możliwe realizowanie zdjęć na, no, można tak powiedzieć, lekko na wyrost, na 3 kontynentach, kontynuowanie tych zdjęć przez parę lat, prowadzenie montażu w sposób, w warunkach wyjątkowo niesprzyjających z uwagi na nasze rozliczne obowiązki i inne zaangażowania. No i nie przyszłoby mi do głowy, że będziemy Państwa mogli zapraszać na premierę tego filmu w sytuacji, w której temat zdaje się więcej niż aktualny i problemy, wobec których stanął świat i naród polski w roku 1877, dziś w naszym wspólnym przekonaniu aktualizują się w sposób niewymownie dosłowny i groźny, i to po raz kolejny jest w dziejach naszego narodu sytuacja być albo nie być. Cieszymy się zatem, że chociaż prace się przeciągnęły, trafiamy w gorący czas i w taki punkt, w którym nasz film, nie będąc posądzonym o to, że odgrywa jakąś rolę materiału propagandowego w kolejnej kampanii wyborczej, bo kampanie ostatnich lat szczęśliwie już za nami, że w tej ciszy międzywyborczej, tej pauzie strategicznej na scenie politycznej, możemy ten film Państwu pokazywać jako głos, nasz głos w dyskusji o dziejach Polski, sensie,
istnienia i możliwości istnienia wolnego, suwerennego narodu Polaków. Włodzimierz Skarb. Szanowni Państwo, tak, tutaj Grzegorz wspomniał o spotkaniu z księdzem profesorem Krzysztofem Bielawnym, które było to spotkanie kluczowe. Księdza profesora nie znaliśmy obydwaj. Został skontaktowany z nami przez naszych przyjaciół z Gierszfałdu. Państwo Konopkowie uznali, znając księdza profesora, wiedząc o jego dorobku, skontaktowali go z nami i muszę powiedzieć, że już w czasie tej pierwszej rozmowy ksiądz profesor Bielawny jako ekspert mający wyjątkową wiedzę na temat tego, co się wydarzyło w 1877 roku właśnie w tej maleńkiej wiosce, bardzo nas poruszył. Bardzo nas poruszył, ponieważ ja, będąc w kościele katolickim od lat nastoletnich, jako ministrant na lekcjach religii, później powiedzmy w szkole i tak dalej, na temat Gierszfałdu, powiem szczerze, nie miałem żadnego bladego pojęcia. To jest, myślę, nie jestem odosobniony w tego typu wrażeniach. Wiemy o Lourdes, wiemy o Fatimie, teraz społeczność w Polsce również jest poruszona objawieniami na Bałkanach i w związku z tym zderzenie tej wiedzy, tego przykładu objawień w Gierszfałdzie i kompletnego przemilczenia, kompletnego zamilczenia. Dla nas to było bardzo ważne. Dlaczego tak ważne objawienie jest tak zapomniane, chociaż polska społeczność, naród polski był ogromnie poruszony tym, co się wydarzyło w 1877 roku w Gierszfałdzie. Bo warto wspomnieć, że tylko na podstawie danych niemieckiej kolei, która docierała do Gierszfałdu, stwierdzono, że w czasie objawień do stacyjki w lesie dotarło ponad 200 tysięcy pielgrzymów. Ponad 200 tysięcy w czasach, kiedy podróż koleją była wyjątkowo ekskluzywna, prawda? Nie było żadnych regularnych połączeń ze stacyjką w Gierszfałdzie. W związku z tym zamawiano specjalne pociągi. To były specjalnie montowane składy. Ksiądz Krzysztof opowiadał nam, przytaczał różnego rodzaju doniesienia prasowe mówiące o tym, że ponieważ brakowało wagonów osobowych, budowano składy z wagonów towarowych, zapinano dwie lokomotywy po to, żeby tak długie składy uciągnęły. Do tego stopnia doniesienia prasowe z tamtego okresu, pielgrzymi, którzy na stacyjkach pośrednich próbowali się dostać do tego pociągu, czasami nie mogli tego uczynić, czekali na kolejne połączenie. Tak ogromne poruszenie w narodzie polskim, a dzisiaj kompletna cisza, tak? Kompletna cisza. Różnymi rzeczami się fascynujemy, o Gierszfałdzie zapomnieliśmy. W roku 1877, w miesiącach, kiedy trwały jeszcze objawienia i bezpośrednio po nich, do Gierszfałdu dotarło, wedle ustaleń księdza profesora Bielawnego, być może nawet ponad 5% populacji polskiej. Proszę sobie uświadomić, co to by dzisiaj było 5% narodu polskiego na tak skonkretyzowanym, niewielkim odcinku czasu w tak skonkretyzowanym miejscu, w jednym punkcie. To da się porównać, fenomen Gierszfałdu w roku 1877, da się porównać, proszę Państwa, w naszym pokoleniu tylko do pielgrzymek papieskich do regionów i miast polskich, ale uwaga,
te pielgrzymki to Gieczwałt rozłożony na wieloletnie, a nawet trwające dekady raty. Wówczas w roku 1877 na całym świecie było łącznie około 10 milionów Polaków. I z tych 10 milionów być może aż 5% dotarło do Gieczwałtu. Notabene, o czym znowu w filmie nie wspominamy, bo nie sposób opowiedzieć o wszystkim, co tak zostało zaniedbane, tak zostało przemilczane, te lekcje tak zostały nieodrobione. Nie sposób w jednym filmie tego odrobić, ale Polacy docierali tam nie tylko z kraju, nie tylko z wszystkich trzech zaborów, także zza oceanu zdążyli jeszcze dotrzeć. W czasie objawień. Bez telefonu komórkowego, bez mediów społecznościowych, bez tanich linii lotniczych, szanowni państwo. To się wszystko wydarzyło. I otóż tego nie ma. Ja nawet popadłem w takie hobby, może lekko niezdrowe. Sięgam po książki do historii pisane przez przezacną polską profesurę, książki monografizujące tamtą epokę i kolekcjonuję książki, w których nie pojawia się nazwa Gieczwałt i nie ma daty 1877. I szanowni państwo, bez tych faktów, powtarzam, faktów, nie hipotez, nie mistyka, a geopolityka, bez tych faktów nie rozumiemy fenomenu odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. Nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie docenić fenomenu obronienia świeżo odzyskanej niepodległości w roku 19, 20 i 21. Ponieważ z 10 milionów Polaków w roku 1877 we wszystkich trzech zaborach i z emigracją włącznie robi się na przestrzeni 40 lat robi się około 20 milionów. To jest cud demograficzny, plon Gieczwałtu. I znowu, to dziwne, bo konferencja prasowa poświęcona filmowi, a ja wypowiadam już po raz kolejny zdanie, ale o tym w filmie nie będzie mowy. O tym w filmie nie będzie mowy, ale to mówię po to, żeby zasygnalizować, jak bardzo ta sprawa jest istotna, kluczowa, węzłowa, jak bardzo wymaga pogłębionych, rozszerzonych badań, kwerend historycznych. My zaledwie tę pracę napoczynamy. Napoczynamy, ale ja chcę zwrócić uwagę, że ten 100 minut trwający film dokumentalny jest naładowany ogromną ilością faktów, informacji, które udało się zgromadzić przez te lata. Notabene to spóźnienie z zakończeniem prac wpłynęło na to, że ten film jest tym bardziej wartościowy w ten obraz geopolityczny, w ten obraz historyczny tamtych czasów. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, bo gdy zaczęliśmy się bardzo intensywnie interesować Gieczwałtem, właśnie pojawiło się pytanie. Najwyższe instancje, Matka Boża, dokonuje 160 objawień od czerwca do września, 160 razy. Skoro najwyższa instancja tak intensywnie interweniują w lesie, w kompletnej miejscowość usytuowana w lesie, w pobliżu stacyjki, co jest tego przyczyną? Jaki jest powód, dlaczego tak się tak ważne rzeczy dzieją? I ten film, myślę, stanowi odpowiedź. Dalej, jest też błogosławione opóźnienie tego filmu, bo gdybyśmy ten film skończyli tak jak planowaliśmy na przełomie 2019-2020, ominęłoby nas to, co się wydarzyło od 2020 roku w Polsce i na świecie. Ten film co prawda lekko dotyka tych kwestii, dosłownie lekko tylko dotyka, ale pozwolił nam przygotować ten film jako bardzo praktyczny na dzisiejszy dzień, bo ten film z jednej strony pokazuje historię, ale z drugiej strony
przez analogię, bo lepszy przykład niż wykład, przez analogię pokazuje, jak należy patrzeć na to, co się dzisiaj na świecie dzieje i co się będzie działo w najbliższym czasie w świecie i w Polsce. Ten film, za co Grzegorzowi bardzo dziękuję, pozwolił mi lepiej rozumieć mechanizmy geopolityki. Myślę, że ja, jak i bardzo wiele innych osób, popełnia ten błąd, że patrzy na niektóre wydarzenia jak na słonia przez lupę. No i patrzymy na jakiś tam fragment skóry słonia. Jest to realny obraz, dokładny, precyzyjny, ale zawiera jeden błąd. To jest tylko pewien fragment rzeczywistości stanowiącej pewien system, pewien organizm. I dlatego, jeżeli chcemy patrzeć na cokolwiek, co się dzieje na świecie, warto z tym obiektywem odjechać. Warto spojrzeć na to z dystansem, powiązać wiele różnych, wydawałoby się niezwiązanych ze sobą mechanizmów zdarzeń. I ten film świetnie pokazuje, jak wojna na Bałkanach to nie była tylko konflikt toczący się na terenie jakiegoś tam państwa, tylko to była wielka, skomplikowana gra geopolityczna angażująca bardzo wiele państw, również mocarstwa. I ten film bardzo pomaga, to jest wręcz modelowe spojrzenie na to, jak geopolityczne mechanizmy przebiegają, jak trwają, jak pomagają zrozumieć również dzisiejszą sytuację i to, co się będzie działo niebawem pewnie. 160 objawień od końca czerwca do połowy września. Szanowni Państwo, dwie kluczowe, uznane ostatecznie właśnie przez władzę kanoniczną za bezdyskusyjnie wiarygodne wizjonerki gierżwałskie, 160 razy relacjonują to samo. Uwaga, niezależnie od siebie. Rozdzielone. Utrzymane w dyscyplinie separacji przez dobrego księdza, proboszcza Weichsla, przez członków komisji przysłanych tam przez biskupa Kremenca. Dobrzy Niemcy, tak? Poważni, skrupulatni. Podeszli do tego, powtarzam, z dyscypliną policyjno-prokuratorską. I dlatego nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji niż ta, którą nam wskazuje dekret biskupa Warmińskiego. Charakteru nadprzyrodzonego i Bożego tych wydarzeń nie da się wykluczyć. A skoro nie da się wykluczyć, to z ostrożności procesowej, mam na myśli Trybunał Przyszłych Pokoleń, Sąd Historii, a może i Sąd Ostateczny, z ostrożności procesowej warto zapoznać się z faktografią. I jeszcze raz rzucam wyzwanie, który by z licealistów z kółka historycznego albo profesorów z kółka panowskiego, obejrzawszy ten film, zażądał odszkodowania, twierdząc, że niczego nowego w tym filmie dla siebie nie znalazł. Trudno powiedzieć, że zwracam koszta, bo będziemy ten film pokazywać nieodpłatnie, nie będziemy sprzedawać biletów, będziemy tylko prosić Państwa, byście rezerwowali miejsca na pokazach, bo miejsca w niektórych miejscach już się wyczerpały, a więc żeby nie dopuścić do jakiejś kolizji i ewentualnej frustracji z przepełnieniem sali, prosimy o rezerwowanie miejsc na pokazach, ale kto by twierdził, że ten film niczego zgoła nowego o historii Polski i świata nie mówi, temu osobiście wypłacę odszkodowanie w wysokości i formie, która zostanie wynegocjowana przez producenta Włodzimierza Skalika. Szanowni Państwo, w moim doświadczeniu reżysera dokumentalisty, a jestem
o czym sam już z lekka zapominam, autorem i współautorem kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, to jest projekt docelowy. To jest projekt mojego życia, bo to jest temat mojego życia. Wszystkie wcześniejsze moje doświadczenia i reżysera dokumentalisty, i publicysty, i historyka z Bożej łaski, bo przecież patentowanym jestem zaledwie polonistą, ale historykiem bywałem z zamiłowania i prowadziłem na użytek moich projektów dokumentalnych szereg kwerend i z dumą, tym się chlubię, prezentować mogłem filmy dokumentalne oparte także na ustaleniach oryginalnych, także własnych, nie wyłącznie, ale także własnych ustaleniach badawczych, więc po tych wszystkich doświadczeniach stwierdzam, wszystko co robiłem wcześniej było po to, żebym mógł tego słonia, o którym wspomniał Włodzimierz Skalik, żebym mógł zauważyć, żebym mógł zasocjować, połączyć, powiązać nitki, połączyć kropki i zauważyć to, co wyłoniło się przed naszymi oczami z historii Polski, Europy i świata właśnie w roku 1877, jak ta góra lodowa, której tylko wierzchołek widzimy na horyzoncie, ale góra pod powierzchnią zdarzeń, pod tą pianą bieżączki politycznej, ta góra tam jest. I to jest najważniejszy punkt w dziejach Polski od czasu chrztu Mieszka i koronacji Bolesława i Mieszka II, czego rocznicę mamy w przyszłym roku. To jest najważniejszy moment, to jest najważniejsze rozdroże, wybór opcji dziejowej, także opcji cywilizacyjnej, i przed tym wyborem naród polski stoi dziś po raz kolejny. I dlatego lekcja Giedrzwałdu jest niezbędna do odrobienia, a powinniśmy wspólnie zabrać się za odrabianie tej lekcji, w czym mam nadzieję film będzie pomocny, ale nie stanowi rozwiązania, nie odpowiada na wszystkie pytania, no po prostu nie gromadzi tego materiału, który mam nadzieję historycy teraz ochoczo i rączo zgromadzą, prowadząc kwerendy pogłębione w archiwach polskich, ale także niemieckich, rosyjskich, anglosaskich. Ten film będzie pomocny, dlatego że za 3 lata 150-lecie Giedrzwałdu. 150 lat minie od tamtych czasów. No i moje najśmielsze marzenie i sugestia, żebyśmy do tej rocznicy przygotowali się i podeszli pod tę rocznicę w sposób godny. A trudno mówić o godnym świętowaniu, jeśli historiografia nie odrobi swojego zadania i jeśli faktografia nie zostanie przybliżona szerszym kręgom polskich państwowców, polskich patriotów. Bo to jeszcze jedno zdanie, to jest, proszę Państwa, film o wojnie, to jest film o polityce, to jest film o geopolityce, to jest film, który nie ma charakteru li tylko, choć również, konfesyjnego, dewocyjnego. Nie ma w tym niczego złego, to nie są inwektywy. Ale to jest film, który myślę, że mogą bez znudzenia i bez irytacji mogą i powinni obejrzeć wszyscy, którzy po prostu interesują się rzeczywistością w czasie i przestrzeni. Interesują się polityką, interesują się historią. Wszystkich moich rodaków, którzy przejawiają poważne podejście do sprawy polskiej, odsyłam do Giedrzwałdu po pierwsze, do tamtych źródeł, dosłownie i w przenośni, a liczę na to, że film będzie pewną wskazówką, która ukierunkuje także i wasze spojrzenie na nasze wspólne dzieje. Ja chciałbym na koniec tutaj naszej wypowiedzi skorzystać z okazji, bardzo podziękować wszystkim darczyńcom, którzy pomogli nam zbudować budżet finansujący powstanie tego filmu. Bardzo dziękuję za cierpliwość.
docierały do nas już głosy niepokoju, zmartwienia, czy ten film w ogóle powstanie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tak, jest film gotowy do projekcji. Produkcja będzie nadal trwała. Przygotowujemy w pierwszym rzędzie angielskojęzyczną wersję. Też mamy zamiar i inne wersje językowe tego filmu przygotować. Już uzgodniamy projekcję tego filmu w Brukseli i nie tylko, ponieważ wydaje mi się, że warto to spojrzenie zaprezentować nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dziękuję. Ponieważ znajdujemy się w Państwowej Agencji Prasowej, to przede wszystkim chciałem poinformować Państwa o pierwszych pokazach przedpremierowych dla Państwa dziennikarzy. Pierwsze pokazy odbędą się w Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia, 46, lokal 327, to jest studio Fundacji Osuchowa. 19 sierpnia o godzinie 11 i także 20 sierpnia o godzinie 13. Dodatkowo następnie pokazy premierowe 6 września o godzinie 16 rozpocznie się w Giedrzwałcie na ulicy Szkolnej 8. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Giedrzwałcie. Będzie to pokaz zamknięty, tam gdzie wszędzie wszystko się rozpoczęło. A także 7 września o godzinie 9 oraz 18 będą to pokazy już otwarte, na które można się rejestrować poprzez stronę www.giedrzwałt1877.pl łamany na pokazy. I następnie 8 września o godzinie 18 odbędzie się pokaz w Warszawie przy ulicy Dewajtis 3 w Katolickim Centrum Kultury. Dobre miejsce. I następnie 13 września o godzinie 18 w Gnieźnie, ulica Jana 3 Sobieskiego 20 w Hotel Nest. I ostatni pokaz, który chciałem Państwu jeszcze zaprezentować, to będzie 15 września, godzina 10.30 w Krakowie, ulica Siostry Faustyny 3, aula świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. I tutaj oczywiście zachęcam do zaglądania na stronę, ponieważ tam już jest dużo więcej pokazów, na które można się rejestrować i rezerwować miejsca na pokazy. Pokazy można rezerwować z osobą towarzyszącą. I od razu chciałem poinformować także Państwa, że 15 września także odbędzie się tego samego dnia pokaz w Rzeszowie. Więc już mamy dosyć dużo pokazów, ale będzie jeszcze bardzo duża mnoga liczba i na najbliższych dniach będą już tam ukazywały się następne pokazy. Na tej stronie. Tak, jak najbardziej na tej stronie, więc zachęcam do zaglądania na nią i do zobaczenia na pokazach. Bardzo dziękuję. Nie byłoby konferencji prasowej bez możliwości zadawania pytań, więc zachęcam, żeby zadać pytanie, albo nawet więcej, twórcom naszego dzisiejszego filmu. Zapraszam. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał XTV. Ja mam pytania w związku z panu wypowiedziami, bo z wiadomych względów nie oglądałem jeszcze filmu i chciałem się do tego odnieść. Mianowicie powiedział pan, bo Giedrzwałt ma dwie swoje rzeczywistości. Ta rzeczywistość 1877 roku i tą rzeczywistość dzisiaj, 2024. I chciałem się dowiedzieć, czy Państwo ten problem, który obecnie jest właśnie w 2004 roku, on jest dosyć dużym problemem, czy on w filmie znalazł swoje odzwierciedlenie w sekundę? Jeszcze drugie pytanie, związane z tytułem, a właściwie z podtytułem Wojna Światów. Chciałbym, żebyście Panowie powiedzieli, o jaką to wojnę światów chodzi. To jest właśnie ta antycywilizacja śmierci i cywilizacja pokoju, Boga, dobra i tak dalej. Chciałbym, żebyście ten wątek rozwinęli. I wreszcie trzecie pytanie związane z tym, czym my się zajmujemy, a tutaj padło, że w tej wojnie zainteresowane były również kantory bankowe, bo wojny zwykle są zawsze o pieniądz i dla pieniądza. Czy ten wątek również w Państwa filmie się pojawił? Dziękuję bardzo. Od końca, zaczynając. Panie redaktorze, mam nadzieję, że pan potraktuje to jako smaczek specjalnie dla pana. Tak, jest mowa o pewnych planowanych wówczas transakcjach, o konwersji długów pewnego upadającego imperium na, uwaga, ziemię
w basenie Morza Śródziemnego, która miałaby posłużyć jako terytorium, na którym wykreowano by nowy twór państwowy. Więc to są ciekawe zaiste sprawy, również archiwalne, jednocześnie i aktualne. Teraz druga kwestia, wojna światów. No bardzo się cieszę, że pytanie potwierdza moją nadzieję na to, że ten tytuł będzie pojemny, inspirujący i że będzie zachęcał do refleksji, którą pan redaktor niniejszym przejawił, jeszcze filmu nie oglądawszy, więc ho, co to będzie dopiero, jak razem ten film obejrzymy i będziemy mogli przedyskutować sprawy, które on prezentuje. A kwestia, o której pan redaktor wspomniał, czyli mówiąc krótko, groźba, która zawisła nad Giedrzwałdem, groźba przemienienia Giedrzwałdu i drogi, która prowadzi opodal sanktuarium w miejsce do prowadzenia interesów, być może nie od razu, ale w perspektywie ewidentnie sprzecznych z interesem, jakim jest utrzymanie charakteru miejsca kultu i pamięci narodowej w Giedrzwałdzie. Nie, my tej kwestii tutaj nie podnosimy. Myśmy te kwestie natomiast włączyli do naszych działań, zadań i obowiązków jako posłowie. I jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu sprawa ewentualnej inwestycji na terenach sąsiadujących z sanktuarium giedrzwałdzkim w zasięgu wzroku ze wzgórza giedrzwałdzkiego, inwestycji, która w sposób nieodwracalny zmieniłaby charakter całej okolicy, to było przedmiotem posiedzenia zespołu parlamentarnego, które prowadziliśmy. Fundacja, która równolegle zajmuje się tymi sprawami, Fundacja Konfederacja Giedrzwałdzka, bo jest też taki akt w genealogii tego filmu i naszych prac nad nim. Ta fundacja te sprawy monitoruje i mam nadzieję niczego w tych sprawach nie zaniedbuje, niczego, co służyć będzie zachowaniu charakteru Giedrzwałdu jako, powtarzam, miejsca kultu, pamięci narodowej. Giedrzwałd jest, choć tak wielu Polaków ciągle sobie tego jeszcze nie uświadamia, naszym być może największym skarbem narodowym. I trzeba w sposób bardzo rozważny i bardzo cywilizowany i kulturalny obchodzić się ze skarbem. Nie można skarbu poniewierać i nie można eksperymentować z tym cudem i tym skarbem, którym Giedrzwałd jest i mam nadzieję pozostaje. Giedrzwałd, no właśnie, po obejrzeniu filmu stanie się to dla Państwa zupełnie oczywiste. To jest rok wyboru dziejowego. Jaką ścieżką podąży naród polski? Czy będzie to ścieżka prowadząca do wojny, zagłady poprzez samobójcze, nierozważne i nierokujące niczego dobrego akty insurekcyjne? Czy też naród polski przepracuje to, co jest do przepracowania w pracy nad samym sobą? Czy nawróci się? Czy podejmie walkę ze złem, które jest w życiu każdego świeckiego, grzesznego człowieka, każdego człowieka poza samą Matką Najświętszą, prawda? Zagadnienie grzechu i zagadnienie zbrodni,
pojawia się w życiu ludzi i narodów i jak do tego zagadnienia podchodzimy. Wtedy był ten wybór przed nami, dzisiaj jest ten wybór przed nami. Powiedział w roku 1877, a ja dowiedziałem się tego, mnie zwrócił na to uwagę właśnie wspomniany ksiądz profesor Krzysztof Bielawny, powiedział papież Pius IX, specjalnie zwracając się do Polaków. Powiedział tak, korona, królestwo, to wam przynależy, to możecie i powinniście odzyskać i tutaj tytułem przypisu papież Pius IX jest jedynym wówczas mężem stanu w świecie, który mówi do Polaków jako do narodu politycznego, który mówi Polakom, że mają prawo do własnego państwa. To niesłychane. Ale otóż papież Pius IX nie poprzestaje na tym, co mogłoby służyć za pretekst do właśnie jakichś wybuchów insurekcyjnych. Papież bardzo wyraźnie wtedy zaznacza nie miecz, ale modlitwa, walka z grzechem. I teraz czy z tego wynika, że papież Pius IX i Matka Najświętsza byli, są pacyfistami? Nie, w żadnym wypadku. Matka Najświętsza w roku 1920 bardzo wyraźnie również, ten temat też czeka na swój film i książki, i opracowania, i kwerendy także archiwalne, bo wiele na ten temat jest jeszcze do wydobycia z archiwów i bolszewickich, sowieckich i być może innych. Matka Boża bardzo wyraźnie angażuje się ni mniej, ni więcej w działania wojenne. Angażuje się, ja sam tutaj wzdycham z uśmiechem, no bo jak to brzmi dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej, w świecie właśnie świeckim, politycznym, mówić o tym, że Matka Boża hetmanka Polaków, królowa korony polskiej jest, działa i szuka okazji, by pomóc Polakom w wydostaniu się z matni, z pułapki dziejowej, pułapki geopolitycznej. To nie jest mowa, którą świat polityczny może usłyszeć, a usłyszawszy zareagować inaczej niż wzruszeniem ramion, prawda? Jeśli nie nierozważnym szyderstwem. Ale tak, właśnie rok 1877 i rok 1920 i później rok 39 i 44, no to są momenty, w których mamy bardzo wiele, powtarzam, historycznych przesłanek. Faktografii mamy, która utwierdza nas w przekonaniu, że walka o Polskę to jest wojna światów, o którą zapytał pan redaktor. Ta walka toczy się nie tylko w tym wymiarze doczesnym, fizykalnie namacalnym, ale jest to bardzo realna walka właśnie w roku 1877, kulminująca w tak niezwykły sposób.